Dzień dobry, witamy w programie Galaktyka Pomerania. Na żywo z Centrum Handlowo-Rozrywkowego Galaxy. Witają Państwa Borys Specjalski i Małgorzata Kapłan. A witamy Państwa jak zwykle serdecznie. Jest z nami już nasz pierwszy dzisiejszy gość, którym jest pani Barbara Igielska, dyrektor Zamku Książąt Pomorskich. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. A porozmawiamy dzisiaj o wspaniałym nabytku, o czymś niesamowitym dla historii zamku, czyli o mapie, ale to nie jest typowa mapa. To jest wyjątkowa mapa, to jest swoisty arcydzieło sztuki kartograficznej. Wielka mapa Księstwa Pomorskiego Aehardusa Lubinusa, która dla nas jest w zasadzie bezcenna, nie tylko jako właściwie pierwsza bardzo dobrze opracowana mapa księstwa, ale także dlatego, że zlecenie jej wykonania zapadło na szczecińskim zamku. Zleceniodawcą był książę Filip II, ten, z którego inicjatywy wybudowano piąte skrzydło zamku, które miało służyć muzeum i uprawianiu sztuk, który był kolekcjonerem, mecenasem sztuki i artystów. I który pragnął, aby Pomorze wzorem innych krajów także posiadało dobrze opracowaną mapę. Czyli historia zatoczyła wielkie koło, mapa, która została na zamku. Ona została na zamku wykonana czy zamówiona? Zamówiona. Zamówiona. Ale wróciła właśnie na ten zamek. Z tego, co się orientuję, to już do tej pory na zamku również jakaś taka kopia tej mapy istniała w jednej z komnat. Mi się wydaje, że coś takiego nawet chyba widziałem sam. Proszę powiedzieć, kto tą mapę sporządził, kto ją opracował? Autorem mapy jest Aehardus Lubinus, matematyk, teolog, poeta, człowiek renesansu, wszechstronnie wykształcony. Wcześniej był autorem mapy Rugi, dużo mniejszej w formacie, ale równie interesującej. I stąd właśnie Filip II zainteresował się, zlecił mu wykonanie mapy Pomorza. Samo wykonanie mapy Pomorza zajęło mu około 6 lat. W tym czasie wykonał około 5000 obserwacji w plenerze. W 1613 roku powstał rysunek, pracowano nad rysunkiem. Początkowo miała to być mapa w małym formacie, dopiero później powstała koncepcja opracowania w dużym formacie. Ostatecznie wydrukowano ją na 12 arkuszach mniej więcej tej wielkości. No właśnie, Spora. Bo to oryginał nie jest to, co pani nam dzisiaj przyniosła. Proszę nam powiedzieć, ta mapa, dlaczego jest taka niezwykła? To jest, tutaj jest jakiś taki, wydaje mi się, że dokładna jest jak na tamte czasy. Ona właściwie, jak się przyjrzymy, to no, wygląda jak dzisiejsze mapy. No właśnie, czy ona tak naprawdę jest dokładna? Tak? Jest stosunkowo dokładna, jak na tamte czasy nawet bardzo dokładna, ale jej wyjątkowość polega między innymi na tym, że przyozdobiono ją, już w 1614 zapadła decyzja o przyozdobieniu mapy i jak widać z zewnątrz znajdują się widoki miast, często były to jedyne widoki miast na bardzo długo. Wewnątrz to, co widzimy, to są herby rodzin szlacheckich. Na mapie mamy 353 herby, nie udało się tylko zidentyfikować herbów dla 21 rodzin. Mamy drzewo genealogiczne książąt rugijskich w lewym górnym rogu, drzewo genealogiczne pośrodku, które zawiera 157 imion i portretów członków rodziny książęcej, począwszy od Świętobora, którego uznawano za protoplastę rodu. Mamy portrety pięciu książąt z dynastii Gryfitów, łącznie z fundatorem i zleceniodawcą Filipem II. Mamy także portret autora wraz z przyrządami, które służyły mu do wykonania pomiarów. Wspomniała pani, że ta mapa została wydrukowana. Rozumiem, że nie były to takie jak dzisiejsze drukarki, które drukują z komputera. W takim razie w jaki sposób ona została przygotowana? Przygotowano 12 płyt miedziorytniczych w Amsterdamie. Prawdopodobnie wydrukowana została w Strudze Szczecińskiej, więc niedaleko. Miało być pierwotnie 500 egzemplarzy, wydrukowano między 20 a 30, nie znamy dokładnej ilości, ale ze względu na zły papier książę wstrzymał druk, nie wydrukowano całego nakładu. Przy czym Filip II nie doczekał
wydrukowania mapy. Zmarł na początku 1618, a mapę wydrukowano jesienią 1618. Także pierwsi książęta, którzy otrzymali mapę, to był Filip Juliusz Wołogoski i Franciszek Szczeciński. A ile tych map zostało wtedy sporządzonych? To znaczy między 20 a 30, z tym, że kolejne wojny, nie wiemy dokładnie, ile ich się zachowało tak naprawdę do dzisiejszych czasów. Z tym, że mapa, którą myśmy kupili dzięki życzliwości, wsparciu finansowemu pana marszałka województwa zachodniopomorskiego, pochodzi z drugiego wydania z 1758 roku, z tym, że z tych samych płyt miedziorytniczych traktowana jest także jako oryginał. A to też jest ciekawa historia. Czytałem, że te płyty na ten okres pomiędzy pierwszym a drugim drukiem zaginęły gdzieś. Zaginęły prawdopodobnie Szwedzi, opuszczając Pomorze, zabrali je ze sobą na północ i w 1756 roku znaleziono płyty na strychu w domu po burmistrzu z Stralsundu pani Zander. Powiedziała pani, że tych map zachowało się niewiele. Jaka może być ich wartość dzisiaj? Są bezcenne, a dla Zamku Książąt Pomorskich są w ogóle bezcenne. I warto podkreślić jeszcze raz, że jest to bardzo cenna mapa dla historii Pomorza, dla historii Księstwa Pomorskiego, ale nie tylko. Jest bardzo ceniona przez kartografów. Ostatnia mapa, wielka mapa Księstwa Pomorskiego Lubinusa, według mojej wiedzy na rynku antykwarycznym ukazała się 15 lat temu. Także mieliśmy dużo szczęścia, że akurat ukazała się w tym czasie i że pan marszałek zgodził się sfinansować zakup. Czy jest więcej z tych map, które zostały w tamtych czasach wydrukowane w tym pierwszym bądź drugim druku gdzieś jeszcze w Polsce? Tak są, z tym, że też dokładne liczby nie podam, jako że wiele z nich, też był mały nakład i wiele z nich zaginęło w czasie wojny siedmioletniej. Jest w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu, jest w posiadaniu Książnicy Pomorskiej, przekazał znany kolekcjoner, pan Niewodniczański, który prawie całą kolekcję przekazał do Zamku Królewskiego w Warszawie, natomiast mapę Lubinusa dla Książnicy jest w Muzeum Narodowym w Szczecinie. A jakie będą dalsze plany tej mapy? Bo rozumiem, że no tak poważny i tak pokaźny zakup w jakiś sposób musi zostać wykorzystany i mam nadzieję, że mieszkańcy będą mogli tę mapę oglądać. Jesteśmy w tej chwili w takim rozstrzygającym momencie, jeżeli chodzi o przyszłość zamku. Otrzymaliśmy w ramach RPO 10 milionów na modernizację skrzydła północnego. Chcemy odtworzyć dawny szlak książęcy na zamku. Chcemy przenieść sarkofagi do dawnej krypty książęcej, stworzyć ekspozycje stałe poświęcone historii dynastii książęcej, poświęcone historii wzgórza zamkowego, historii zamku, uwzględniając naszą wielokulturowość. Należy pamiętać, że Pomorze znajdowało się pod panowaniem Gryfitów, Szwedów, Duńczyków, Francuzów, Prus, także podkreślić tę naszą wielonarodowość. I przypomnieć historię i między innymi chcemy odtworzyć gabinet Lubinusa. No właśnie, czy to znaczy, że te komnaty, które do tej pory, które wcześniej, przed wojną istniały na zamku, chyba jeszcze dawno, bo historia zamku jest dosyć burzliwa, one będą przywracane do takiego wyglądu, który kiedyś istniał, czy to będzie wariacja na temat? Poczekajmy kilka lat i się dowiemy. Z tym, że ponieważ my nie mamy wiele obiektów zabytkowych, historia zamku, wiemy jaka była, dynastia zakończyła się w 1637 roku, chyba w każdym razie w pierwszej połowie XVII wieku. Zamek nie miał szczęścia do kolejnych panujących, w zamku były koszary, były urzędy, w związku z czym zachowało się bardzo niewiele obiektów i my chcemy zrobić atut z tego, z braku obiektów. Powstają dzisiaj nowoczesne muzea oparte o wystawy interaktywne, multimedialne i chcielibyśmy pójść trochę w tym kierunku.
No właśnie, bo spotkałem się z opiniami nawet turystów przyjeżdżających do Szczecina, którzy przychodząc na zamek chcieliby zwiedzić go w środku, oczekując od niego tego, że wyglądać będzie tak jak na przykład Zamek Królewski w Warszawie. Tymczasem okazuje się, że tutaj u nas na zamku tak naprawdę w środku niewiele jest do zobaczenia, prawda? To znaczy, w tej chwili może rzeczywiście nie przypomina, wnętrza nie przypominają historii, niewiele mówią o historii zamku, ale chcemy przywrócić dawną malaturę w dawnej kaplicy zamkowej. Zachowała się ornamentyka, jest ikonografia, zachowała się ornamentyka. Jeżeli chodzi o kolorystykę, to można odtworzyć na zasadzie analogii do fresków, które są w wieży więziennej w Operze, czy do fresków zachowanych w zamku w Gistrow. Przy wprowadzeniu nowoczesnego oświetlenia, nagłośnienia. Chcemy, aby wnętrze przypominało kaplicę. Chcemy nawiązać do kaplicy z czasów 1989. Wspomniała Pani, że będą Państwo próbowali również nawiązać do tej wielokulturowości, która tutaj istniała na Pomorzu, która no, w jakiś sposób przez te setki lat tutaj istniała. Po prostu ludzie różnych kultur ze sobą współżyli. Wydaje się, że przez ostatnich 50 lat, przez ten okres PRL, tutaj następowało wiele zakłamań na temat historii tego zamku. Czy to prawda? Czy teraz Państwo będziecie chcieli trochę tutaj tej prawdziwej historii pokazać? My będziemy się opierać tylko i wyłącznie na zachowanych materiałach. Proszę jeszcze powiedzieć, czy w takim razie wiadomo, gdzie dokładnie będzie można zobaczyć tę mapę? Czy to będzie tak, że wspomniała Pani o tym, że ta komnata Linneusza ma być przygotowana, tam właśnie będzie wystawiana ta mapa? To znaczy tak, planujemy zakończyć modernizację skrzydła północnego w 2014 roku i dopiero wtedy można będzie przystąpić do tworzenia ekspozycji. Natomiast w tym czasie chcielibyśmy stworzyć gabinet Lubinusa w Muzeum Zamkowym w Skrzydle Wschodnim. Mamy nadzieję w takim razie, że wystawa, którą Państwo przygotujecie, będzie niezwykle atrakcyjna i myślę, że wybierzemy się z kamerami, kiedy już będzie wszystko gotowe. Dziękujemy Pani bardzo serdecznie za wizytę u nas w studiu. Dzisiaj naszym gościem była Pani Barbara Igielska, dyrektor Zamku Książąt Pomorskich. My teraz zapraszamy Państwa do obejrzenia serwisu informacyjnego i zapraszamy po przerwie.